yapılmış bazı araştırmalar sonuçları, bardzo dobrze dla nas. Dziękuję. Teraz wspomina o kwarty szkolnej.
unfortunately. But we have heard that some of you have harshed these words about the new time. And we did, unfortunately, quite a lot. Let us try here, number one, the number of the Kiedy wydarza się katastrofa w Japonii, to najbardziej przygotowane wydarzenie dane rozmiarów ekonomicznych krajów na świecie, no to się mówi, że tam jest tsunami, tak jak wcześniej nie było żadne, tak jak wcześniej, tak zaraz jest tutaj woda, tak tam i innym aktywem seksyjnie realnie. Chciałabym, żebyśmy teraz poprosili Katarzynę Dmochowską, która jest redaktorką wiadomości i konsultantką w dziedzinie ochrony środowiska, a także Polską Komisję Rolniczą Środowiska Środowiska Przyrodniczego w Warszawie o zaprezentowanie funkcji, jeśli to było możliwe, a w jakimś takim dyskusji skrócie, argumentów, które są argumentami na rzecz zielonej energii. Bardzo proszę. Dzień dobry. Thank you.
tą kamerą. Myślę, że nie powstało jeszcze oficjalne dozwolone stanowisko odpadu. Wybuch niektórych naukowców jest to problem wręcz nierozwiązany. Obecnie stanowi się odpady elektrowniowych bądź rozdzielnych albo. Niestety są to tymczasowe rozwiązania, które wystarczają na przyznanie na szkolę czasu. Podczas gdy szkodliwe działanie wysoce radioaktywnych odpadów wynosi aż 100 tysięcy lat. Według niektórych wstępnych szacunków koszt wybudowania takiego stałego, docelowego środowiska odpadów nuklearnych mógłby wynieść nawet 100 miliardów dolarów. Kolejnym punktem, który chcę poruszyć, są realne koszty energii atomowej. Energia atomowa, porównana z energią ze źródeł odnawialnych, czy konwencjonalnymi elektrowniami silnymi, jest najgorsza. Lobbyści atomu mówią, że atom jest najtańszą energią, ale biorą pod uwagę jedynie koszty samego paliwa. Powinny się uwzględnić wszystkie koszty, tak zwane odkrywki do drogi, czyli koszty finansowania, takie jak gwarancje, setki, koszty budowy i eksploatacji, koszty wydobycia i transportu paliwa, spodobania odpadów drogowych, jak i rozwój elektrowni. Przyjęcie badania wszystkich kosztów okazuje się, że energia atomowa jest zdecydowanie gorsza i wygląda tak. Koszt za jednostkę energii za megawatt godzinę ze źródeł konwencjonalnych wynosi 200 zł.